Dobry wieczór. Dobry wieczór, Gliwice. Ja nazywam się Włodzimierz Więzik. Przyjechałem do Was z Żor, z moimi przyjaciółmi z Kościoła Mocy, Królestwo Niebieskie, z Gliwic, Pszczyńska 206. Jak ktoś to będzie słuchał, żeby sobie zapamiętał ten adres. Słuchajcie, przyjechaliśmy tutaj do Was przyjaźni z Ewangelią. Przyjechaliśmy do Was z naszymi przeżyciami, co przeżywamy każdego dnia, będąc, żyjąc tutaj w łasce z Jezusem Chrystusem. Jezus Chrystus jest żywy. Jezus Chrystus nie jest na krzyżu. Jezus Chrystus nie jest w Najświętszym Sakramencie. Nie jest w opłatku. Jezus jest żywy. Jezus jest żywy. To jest żywa istota. Słuchaj, dopóki tego nie zrozumiesz, to nigdy nie będziesz szczęśliwym człowiekiem. Ale żeby to zrozumieć, musisz się na nowo narodzić. Co to znaczy się na nowo narodzić? Musisz oddać te dobre, te złe rzeczy Jezusowi. Musisz odrzucić swoje ego. Musisz po prostu uwierzyć to, co On zrobił na krzyżu. A twoje życie zmieni się diametralnie. Bo każdy z nas, który tu przychodzi teraz, ma martwego Ducha Świętego. Każdy z nas, który się urodził, ma martwego Ducha Świętego. Dlatego Jezus tak Cię pokochał, tak Cię umiłował, Bóg Cię tak umiłował, że Syna swojego zesłał tutaj 2000 lat temu. Zszedł tutaj jako człowiek, żył tu jako człowiek, umarł jako człowiek i zmartwychwstał jako człowiek. I jako człowiek poszedł do nieba i zesłał Ducha Świętego. I Duch Święty teraz jest tutaj od 2000 lat. Nie, że Cię ktoś będzie bierzmował i zeszle Ci Ducha Świętego. To jest nieprawda. Nie słuchajcie tych rzeczy, tych bredni. Ja byłem katolikiem przez 56 lat. Ja wiem, co religia może zrobić z głową człowieka. Ja wiem, co może zrobić staranie się, zasługiwanie. Tak jak w życiu osobistym, tak jak w kościele, zasługiwanie. I w każdej religii nie musisz na nic zasłużyć. Ty możesz tylko brać, bo On Cię tak umiłował, On Cię tak pokochał, że po prostu On Cię stworzył na tym świecie, jak Ciebie jeszcze nie było. On Cię zaplanował, ale teraz Ty musisz otworzyć swoje serce, będąc tutaj na ziemi, będąc tu i teraz. I wtedy masz czas do tego, żeby się z Nim spotkać. I tutaj mieć dobre, cudowne, wspaniałe życie. Od momentu, kiedy się narodzisz z Bożego życia, jesteś nowym stworzeniem. Ja tak, że tak się ze mną stało. W wieku 56 lat poznałem osobiście Jezusa Chrystusa. Klęknąłem w domu, zawołałem do Niego: Boże, pokaż mi się, pokaż mi tę moc, pokaż mi to, co jest, jak Ty jesteś żywy, nie w komunii, nie w spowiedzi, nie w sakramentach, nie w pielgrzymkach. Ja uwierzyłem to, ja klęknąłem i na drugi dzień stałem się nowym stworzeniem. Zostałem obywatelem nieba. Jest to najcudowniejsza rzecz, jaką człowiek może przeżyć. Ja to przeżyłem osobiście. Ja się tym Wami dzielę. Chcę Wam powiedzieć, że tak każdy z Was może mieć, bo On jest taki cudowny. I od tego czasu mam cudowne życie. Nie choruję, nie mam problemów finansowych. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Gdziekolwiek jestem, On jest ze mną. Duch Święty mnie prowadzi. Duch Święty Jezusa Chrystusa jest we mnie. Jak 2000 lat wszedł do nieba, to teraz jest Duch Święty we mnie. I tak żyję tutaj do końca moich dni tutaj radośnie, a później spotkam się w niebie. Czy Ty wiesz, gdzie Ty pójdziesz? Jak Ty odejdziesz stąd? Ja wiem. Ja wiem, ja mam pewność. Bo tak mówi Słowo. A Słowo ma moc. A Słowo ma siłę. Siłę, bo na początku było Słowo, a Słowo u Boga, tak jest Pismo Święte. Tak Pismo Święte mówi, to Słowo ma moc, ale teraz to Słowo wprowadź w życie. Weź to Słowo, przyjmij do swojego serca, ale zapragnij tego serca, bo Bóg nie patrzy, że Ty pięknie wyglądasz, że jesteś wykształcony, że jesteś dobrym człowiekiem, że jesteś uczciwy, pracowity, kochająca mama, kochający tatuś. Nie, nie, On patrzy na Twoje serce. Nie uczynki, nie uczynki, z uczynków to nie, to nie uczynki. On patrzy na Twoje serce, patrzy, czy Ty w ogóle wiesz, o co tu chodzi w tym zbawieniu. Ja to zrozumiałem. A przez 56 lat latałem do spowiedzi. Spowiadałem się. Zrobiłem pokuty. I tak, idąc po opłatek, powtarzałem za księdzem: Panie, nie jestem godzin, abyś przyszedł do mnie. Czy to jest normalne? Moi kochani katolicy, którymi słyszycie teraz, czy to jest normalne?
Nie jesteś godzien, abyś przyszedł do Jezusa, jak On szedł na ziemię, umarł tutaj za ciebie, niewinnego, zabili go, nie miał czystego ciała, tak cierpiał i się nie odezwał. Wiesz dlaczego? Bo tak cię pokochał, bo Bóg cię tak pokochał, bo Bóg jest tak cudowny. On cię stworzył, On cię stworzył, On wie wszystko o tobie, On wie wszystko o tobie, ale czy ty chcesz Go przyjąć? Czy ty chcesz bić, iść z Nim przez życie? My idziemy, my tu jesteśmy ludzie, którzy Go osobiście poznali. My mówimy każdy o sobie, który ma przeżycie z Jezusem Chrystusem. Jesteśmy szczęśliwymi ludźmi tu na ziemi, a później będziemy królować do końca dni, będziemy królować z Nim. Możesz tak mieć za darmo, ale co musisz? Musisz się na nowo narodzić. Musisz oddać dzieci Jezusowi. Boże, ja tak zrobiłem 22 sierpnia 2016 roku o 8 rano w sypialni. Boże, zabierz mnie z tego świata, albo mnie zmień. Boże, pokaż mi swą moc, bo ja tak dalej nie umiem. Ja nie chcę już ściemniać, ja nie chcę już tej gorzoły walić, ja nie chcę imprezować, ja nie chcę kozaczyć przed ludźmi. Boże, pokaż mi, co mam zrobić. I przyszedł. Na drugi dzień przyszedł. Zeszło wszystko ze mnie. Stałem się obywatelem nieba. Ja to wiem. Oddałem życie Jezusowi. Też tak możesz zrobić, ale zawołaj do Niego. Dzisiaj w domu zawołaj do Niego. Pomyśl o mnie teraz, o Włodzimierzu, 60-letnim facecie, który w Glicach na rynku głosił. Co on to gadał? Mówię, gadam prawdę Bożą. Tego nie dowiesz się w innym kościele, nie dowiesz się tego od księdza. Tu jest Ewangelia, tu jest życie, bo Bóg to życie. Bóg to jest życie. Nie musisz się starać o nic. Uwierz, a zobaczysz, co się z Tobą stanie. I co Ci jeszcze powiem, przyjacielu? Ci, co mnie słuchacie, możesz być zdrowy. Od 4 lat jestem zdrowy. Miałem nieuleczalną chorobę. Miałem popękane kości w palcach prawej nogi. Miałem do końca życia mieć tabletkę. Miałem do końca życia cierpieć. Uwierzyłem, że w ranach Jesińca jest uzdrowienie. Uwierzyłem i On zabrał tę chorobę. Dzisiaj nie mam żadnej nieuleczalnej. Skaczę, tańczę. Uwielbiam Boga, dziękuję Mu za to. Uwierzyłem to, co On zrobił. Uwierzyłem finanse, że nie będę nigdy nie miał finansów. Mam finanse, bo Bóg mi błogosławi we wszystkim. Bo to jest wszystko Jego. Te domy, to jest wszystko Jego. On to stworzył. Czy Ty to rozumiesz? Ten świat jest Jego. Ale kto tu jeszcze jest na tym świecie? Książę ciemności, który Ci dojeżdża każdego dnia. Który Ci po prostu wierci Ci jak tylko może. Wiecie dlaczego? Bo on po prostu karmi się lękiem ludzi, karmi się ludźmi, którzy po prostu nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Bo mój Pan go pokonał, 2000 lat temu wszedł do piekła, wyrwał kogo chciał, zrobił co chciał. I ja chodzę dzisiaj po nim, jestem szczęśliwym człowiekiem. Możesz tak mieć, możesz przyjść do nas, możemy się pomodlić, możemy Cię uwolnić od złych rzeczy, od demonów. Od nałogu możemy Cię uzdrowić, jak chcesz, za darmo. My tu jesteśmy dla Was. Wiecie dlaczego? Bo my się dzielimy naszą radością, bo my inaczej nie umiemy, Głosimy Ewangelię i będziemy głosić do końca naszych dni, bo tak nas Bóg miłował, bo tak mówi Słowo Boże. Idźcie i głoście Ewangelię. Amen.